w środę. No i tak, bierzemy się za kanalizację. Pierwsze co, rozrysujemy sobie ścianki na fundamencie, tak żeby było wiadomo, gdzie co, jak robić. Tak sobie rozrysowałem kanalizację. Dobra, rozrysujemy i działamy. 400. Ścianka. To jest to. 12 ścianka. 144. Dwanaście. Wszystko się zgadza, półsłupa ma wystawać z jednej strony. Chwila, to trzeba stać tak jak się patrzy. 144, 12, 152, weź od tamtej strony 300. 380. Dwanaście. Barot 12 i 152 jest idealnie. Dobra, to tak, te mamy. Teraz te poprzeczne, nie? Zaznaczymy, rozwiniemy pajęczynę. Przemek, nie kładź tego tu, bo tu będziesz kopał. No i tak, tutaj mamy kratkę w garażu, tu zlew w kotłowni, w pomieszczeniu gospodarczym, no i tam kratka, nie? Zrobiłem sobie taki dystans. Ustawiamy do tego poziom i wtedy mamy spadek, nie? Taki jak ma być. Czyli 3%. I tylko, nie? I tak działamy. Ustawiliśmy sobie, zasypaliśmy troszkę. No i teraz woda zagęszczamy, nie? Dobra, bajeczko, tak jak widać. 3 cm na metr. Musimy zrobić spadku. Dobra, Łukasz, nie baw się. Daj. Ale wieje. Rada, żeby nam tam nie zalało. Czekaj, wsadzimy następną i tak.
tam jeszcze obsyp piaskiem przy tym. Wracamy następną, jedziemy tu już z wujkami aż do Trójnika i tu czekamy do Kibelka i z lewo. Tak, ustawione mamy dotąd. Zasypujemy, zalewamy wodą. Wody nie żałować. Ale widać dobry piasek zasypowy, bo nie ciągnie wody tak, nie? Także jest git. Ładnie się zagęści. I tu już uciekamy do Kibelka, nie? Mam tutaj rysunek, także musimy stąd uciec dotąd, a następnej dwójce damy tutaj do drugiego Kibelka i do umywalki. Tu zaznaczyliśmy sobie 2,20 ten wymiar, a tu jest 2,80, 60 cm. Jeszcze taki uskok będzie, gdzie będzie zmywarka. Z tego. Dobra. Luni, tylko tak wiesz. Z 2 litry. Maksymalnie. Dobra, 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 chodź. Idzie. Baja. Później przepukamy każdą jedną, nie? Dobra, tutaj teraz uciekamy, tak jak mówiłem, do pralki, zmywarki, no, jeszcze z lewo zmywak i odpowietrzenie. No, jedziemy. Tu jeden prysznic w jednym pomieszczeniu, drugi prysznic w drugim pomieszczeniu. Także została nam jeszcze w kuchni zmywarka i odpowietrzenie kanalizacji. Popatrzyna od koparki przyjechał poogarniać tam, bo już wczoraj czasu brakło, to raz, a dwa. No koparką, ładowarką szybciej tak jakby wyrówna teren, nie? Obrotówką jest o wiele szybciej zrobić wykop. Ale już do takich rzeczy nie bardzo się nadaje, nie? Czekaj. Zrobimy tak, pokaż, trzymaj. Tutaj mam sznureczek. Nie? Tarara. Wszędzie robimy 2 razy 45 stopni. Jest lepiej niż 90 na 18. Powiem wam, trochę zamieszania było, bo hurtownie lecą tak w kulki, że przyjechały rurki szare, oddaliśmy kolanka szare, wszystko, 110 przyszły szare, oddaliśmy. Wyobraźcie sobie, że wróciło z powrotem w pudełku ładnie zapakowane, tylko że na górze były kolanka pomarańczowe czy czerwone, jak to tam woli. Na górze były po prostu przykryte, a od dołu z powrotem były szare, nie? W ogóle kolanka, te trójniki były nie 45 stopni, tylko wszystkie 90, także trochę zamieszania było. No ale nic, już wszystko pod kontrolą. Tak trochę mało nagrywam, powiem wam, że to tu, to tam latam, to z tymi, no, z tym towarem był po prostu mały kłopot, także tak to wygląda.
Dobra, jeszcze chwilę zamienię z Michowo i wracam. I tak, chłopaki już ściągają tutaj na cacy. Idziemy do Stasia ogarnąć tutaj. Tak jak mówiłem, na jutro na 12 betę, także ogarniemy na spokojnie. Bo jak nie my, to kto? Podoba mi się ten kawałek. Co, Stasiu? Pomagaj, przecież to pomagaj. Ładamy. Dobra. Wlazło. Gdzie masz tą poziomkę wspaniałą? Bo jak nie my, to kto? Bo jak nie my, to kto? Dobra. Tu mamy dystans zrobiony. No. Jak mamy poziom? Jeszcze. Tu mamy wtedy dobry spadek. Na dół troszkę. Nie, troszkę góra. No. Dobra, obsyp, to on to zaraz pójdzie jeszcze do góry. Dobra, weź no ją tak ją trzepnij parę razy, żeby poszła troszkę do góry. Jeszcze. Jeszcze deczko. Jeszcze ciutkę. Jeszcze pici kłak. Nie, on tam sam pójdą leś. O, mokre. Ja tak potrząśnij. Ty. O, dobra. Baja. Weź uleźnicę. Zaraz sprawdzimy. Teraz to. No masz nas marowany. Jeszcze piczy kłak. Dobra. Będzie. Teraz tutaj, tak? Lecimy do tego. Sznureczki, po prostu ścianki. I wtedy wiadomo, nie? Gdzie co robić. Dobra, piasku się nie nawali. Można kopać. Czekaj, tą gumkę wyjmę. Bo zaraz będzie cała w piasku. Dobra. Chłodno, zimno. Ale wiatr przestał wiać. Powiem wam, że tutaj to masakra. Tak ciągnie. Dzisiaj z rana, nie? To tak dawało, wczoraj to samo. No jak nie my, to kto? No, najpierw to stać na tą. Tamto to trzeba róg wybrać większy. Tak jak widać, sznurki puszczone, słupy są tam, gdzie mają być, po ścianie. Połowę słupa będzie wystawać. No. Ty, bo zaraz znowu będzie. Zręk wypada. Wodą zamuliliśmy porządnie. Teraz babą. Jakąś płytową czy skoczkiem nie polecam. Pogniotłoby to wszystko.
jutro na 12 beton. Na tamten dom 17 metrów, na ten 20. Metrów sześciennych betonu. Lubisz tak, Łukasz? Taka zagęszczarka. Skoczę. Chodzi bar. Co? Dwutygodniówce to wystarczy, by wejść i trzymać się tej rączki. No. Chodzi w bary, ciężka ta baba. Co to, pożar jakiś? Tarari, tarari. Stasiu, pokaż. Pokaż rękę. No pokaż. Czekaj, trzymaj, ja będę wciskał. Dobra, ja już mam. A pokaż rączkę. Ty znowu te radio będzie. Miałem wyłączyć w końcu. Zobaczcie. Jak sobie przyszybnął rureczką. Szczypie? Trauma. Trauma na całe życie. Dobra. Czekaj. No. O, lasło. Dobra. Dobra. Weź, Stasiu, wyjmij tą gumeczkę. Za piasku się nawali. Weź ją trochę tak przed... naprostuj. Dobra. Rurkę w kit i do sznurka zaznaczyć. Masz tu kluczaczka jakiegoś? Tarari, tarara, tarara. Czekaj.
trzeba lepiej naciągnąć. Tak, dobrze sobie mocno naciągnąć. Tak jak po ziemnicą się nie sięgnie już, nie? Stamtąd. O. Także zaraz to ustawimy, tylko... No i tak, tu mam ustawioną do sznureczka. Także tam to sobie przerzucimy. I tak za koleją następny po prostu sznurek tak samo wysokości. Czekaj, sprawdzę się tym. No, ale mierzyliśmy, to powinno być. Troszkę do dołu stać. O, dobra. Nie masz tam? Mam. Dobra. Czekaj. Na boki delikatnie. Na boki, Stasiu, nie wal na rurę. Tu zaraz nam się przystawi. Dobra, jeszcze raz kontroling. Nie masz to. Jak widać, poziom jest, czyli jest bajka. Oczywiście z naszym dystansem. Bo tak to nie byłaby bajka. Popychać delikatnie. Jak przesadzicie, znowu ją podniesiecie. Także najlepiej wodą. Woda sama to zagęści. Dobra. Lecimy dalej stąd teraz, tak? Gumeczka i rureczka. Tak, wody polać wszędzie. Woda to sobie znajdzie dziurkę i ładnie zagęści, nie? Tarari, tarara. Tyle co paluchami się nie wepcha, to woda pociągnie. Stasiu, rzuć łopatę. Daj no. O, ale nie rzuć, tam jest jeszcze jeden. Jeszcze można jej pomóc, ale już jest. Tutaj. Widzisz, jak tam wypukało? Jeszcze water. No i tak, tutaj już mamy praktycznie ogarnięte. Jeszcze kawałek zostało siatki przeciwskurczowej rozłożyć. Także z rana dokończymy, bijemy grzybki. Tam dosłownie ostatnią rurkę już Stasiu montuje, także też z rana to ogarniemy. No i czekamy na beton, nie? Tak jak mówiłem, na południe mamy ustawiony beton. Przeczytam jeszcze komentarze i uciekamy. Jeszcze muszę jedną rzecz ogarnąć. A powiem wam, że nieraz to doby brakuje. Doba mogłaby mieć 40 godzin i by brakowało. Darraf, dobra robota, pozdrawiam, pozdrawiamy, Krzysztof Wala, super robota, wieniec czemu nie zalany, pozdrawiamy, tu nie było takiej potrzeby, ale powiem ci, że jakby było parę bloczków wyżej, nie obeszłoby się. Good father, dobrze by było, jakbyś założył na mikrofon futerko, bo słabo cię słychać przez te wiatry. Pozdrawiamy, no wiem, no powiem ci, że
Tutaj w tej kamerze są trzy mikrofony i ustawiony jest na wiatr, ale niestety nieraz to nic nie daje, nie? A nie wyobrażam sobie jeszcze z mikrofonem na jakimś przewodzie chodzić. SS budowa. Ta zagęszczarka to dobra sprawa, tylko w budowie domu trzeba uważać, bo niedoświadczonym budowniczym może rozepnąć fundamenty. Dla niedoświadczonych polecam taką max 100 kg. Pozdro, dobra robota. Pozdrawiamy. No powiem Ci, taką 100 kg to byś no zrobiłbyś to, ale byś musiał gdzieś po 30 cm bić. Także naprawdę by ta koparka tu ze dwa dni się kręciła. A tak naprawdę jak obsypiesz najpierw z zewnątrz, ujeździ to, no to jest mniejsze prawdopodobieństwo, żeby to wypnął. Krystian M. Dobrze zrozumiałem, że płytówka twoja, sprzedaj i kup skoczka. Pozdrawiamy, nie? Płytówka pożyczona. Sałek K. Witam. Izolacja ściany fundamentowej strony zewnętrznej, bloczek, rapówka, dysperbit, klej, siatka, dysperbit, styropian. Pozdrawiam. Pozdrawiamy. Dokładnie tak jak piszesz. Styropian Aqua, nie? Także reszta tak jak pisze. Jerzy Przeświadzki. Pozdrowienia, fajnie wam idzie. Pozdrawiamy, baba buduje. Działajcie, działajcie, oby pogoda dopisywała. Pozdrawiamy, Boryl 21. Nieźle idziecie do przodu. Pozdrawiam, pozdrawiamy. Susu, pozdrawiamy, pozdrawiamy. Pyrotechnik. Bardzo fajne intro, a filmik sam raz przed szkołą. Haha, żartowałem. W domu siedzę, bo chory jestem i trzeba się wygrzewać. Pozdrawiam, pozdrawiamy. I zdrowia życzymy. Już nasz strażnik jest. Tutaj mamy, powiem wam, tutaj wszelakie zabezpieczenia, także jest dobrze. Dobra, trzymajcie się, do jutra. Nara, Stasiu! Nara! Nara.